powiedzieć, nazywam Dawid Mikuś, to jest kanał Masa Perłowa i dzisiaj jestem w mieście Herat w Afganistanie i chciałem trochę opowiedzieć o tym, co na pewno zaciekawi wiele osób, to znaczy chciałbym poruszyć temat talibów tutaj w Afganistanie i jak to jest, kiedy talibowie przejęli władzę i czy to w ogóle, jakie to ma znaczenie dla ludzi tutaj i dla osób, które tutaj są, dla osób z zagranicy. Więc pierwszy temat, który chciałem poruszyć, to jest to, jak wszyscy wiemy, talibowie znowu przejęli władzę w 2021 roku w Afganistanie. To oznacza, że poprzedni rząd został usunięty, a prezydent uciekł po prostu z kraju. To doprowadziło do takiej sytuacji, że ludzie też masowo zaczęli uciekać z tego kraju, bojąc się, że spotkają ich reperkusje, nie tylko ze względu na współpracę z organizacjami międzynarodowymi, z rządem amerykańskim, ale też dlatego, że po prostu bali się, że talibowie ponownie zaczną robić rzeczy, które robili 20 lat temu, a to znaczy te reperkusje były, te ich rządy były dosyć takie krwawe, dosyć brutalne, były ograniczone prawa mniejszości etnicznych, bo jak wiadomo, Afganistan to jest kraj, w którym właśnie mamy... A jak to jest w rzeczywistości? Ja rozmawiałem tutaj z wieloma Afgańczykami na temat tego, jak oni postrzegają te rządy talibów nowe rządy talibów i co myślą o obecnej sytuacji. Problem, wydaje mi się, że nie jest w samych talibach, którzy okazało się, że to, co oni tutaj wprowadzili tutaj teraz, znacznie różni się od tego, jak sytuacja wyglądała 20 lat temu, dlatego że ani nie ograniczają jakichś zasadniczo praw ludzi. Trzeba pamiętać, że Afganistan jest bardzo konserwatywnym społeczeństwem, dlatego nawet jeżeli słyszymy o jakichś ograniczeniach dla kobiet, typu podróżowanie bez towarzysza męskiego, tak naprawdę chodzi o to, że kobiety i tak wcześniej nie podróżowały same. Tutaj po prostu społeczeństwo jest oparte właśnie na tych relacjach w ten sposób, że kobieta i tak zawsze jest zależna od mężczyzny. To jest jakby uwarunkowane już tutaj kulturowo. Więc oni się tymi ograniczeniami jakby nie przejmują, zwłaszcza, że edukacja jest już teraz dozwolona dla kobiet także. Na początku była ona ograniczona, ale teraz kobiety też mogą się uczyć i też mogą chodzić do pracy. To nie jest tak, że nagle kobiety przestały pracować. Widziałem kobiety pracujące na lotnisku, oczywiście w szpitalach i w bardziej w takich miejscach, które nie są jakieś takie publiczne, tak? Czyli nie w sklepach, nie w jakichś takich usługowych miejscach. No a co Afgańczycy mówią o talibach, o tych nowych rządach? To przede wszystkim to, że musimy pamiętać, że skończyła się wojna, tak? Że nie ma już jakichś strasznych zagrożeń w związku z tym. Po kraju można poruszać się drogą lądową, w zasadzie wszędzie. Wcześniej ten kraj był po prostu podzielony. W niektórych miejscach, niektórymi miejscami rządził po prostu proamerykański, afgański rząd, a niektóre po prostu miejsca były zajęte przez talibów, co powodowało wiele problemów. Oczywiście talibowie też, to nie jest tak, że oni byli święci, bo wiadomo, że nie. Oni tutaj nawet w czasie, kiedy nie rządzili, przecież organizowali ataki terrorystyczne i tak dalej, i tak dalej. Ginęło bardzo dużo ludzi, więc oczywiście teraz, kiedy oni przejęli rządy, to oczywiście ludzie pamiętają to, co się działo, tak? Natomiast generalnie wrażenie jest takie ludzi tutaj, że sytuacja jest dobra, przynajmniej jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak? Bo trzeba pamiętać, że Afganistan przecież przez dekady był w stanie wojny, tak? Ta wojna się tutaj skończyła. Niestety, dużo osób mówi, jeżeli gospodarka Afganistanu zostanie uratowana, jeżeli znajdą sposób, żeby to zrobić, to wtedy talibowie będą mogli cieszyć się po prostu bardzo dużym poparciem. Kwestią chyba najważniejszą jest to dla Afgańczyków, a szczególnie dla talibów, jest to, żeby zostali oni rozpoznani, uznani przez rządy międzynarodowe, a przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, które blokują też środki pieniężne. Gospodarka Afganistanu jest w dosyć kiepskim stanie. Trzeba pamiętać o tym, że
przez lata ten kraj był finansowany przez Amerykanów. Tutaj po prostu wszystko, cała kasa, która płynęła tutaj, to była właśnie ze Stanów. Więc jakby nie było nawet szans, żeby budować tutaj gospodarkę w jakiś tam szczególny sposób. Więc jeżeli oni znajdą sposób, żeby ożywić, żeby ludzie mogli zarabiać pieniądze, żeby mogli handlować, żeby był popyt na różne rzeczy, muszą znaleźć sposób, żeby tę gospodarkę no, przywrócić do życia, albo w ogóle jakoś znaleźć sposób na to, żeby ta gospodarka działała. Jeżeli chodzi o punkt widzenia takich osób jak ja, które są za granicy, to muszę przyznać, że akurat ze strony talibów nic mnie złego nie spotkało, przynajmniej na razie. Są oczywiście checkpointy na ulicach, sprawdzają tutaj często tożsamość, szczególnie w publicznych miejscach, ale muszę przyznać, że nawet miałem taką sytuację, że w hotelu w mieście Bamian wieczorem przyszli talibowie, chyba chcieli sprawdzić, kto śpi w takich publicznych miejscach. No i tylko przejrzeli moje dokumenty, przeprosili wręcz za to, że zakłócają mój spokój. No i to było tyle, tak? Rozmawiałem też z talibami w Kandaharze, w Kabulu. Oni też byli, no w sumie, ciekawi, kim ja jestem i co ja tutaj robię, więc też usłyszałem, że być może, gdyby to było rok wcześniej, to być może zostałbym zabity albo przynajmniej uwięziony gdzieś w domu u talibów. Natomiast oni teraz dostali takie polecenie jakby z góry, żeby nic nie robić obcokrajowcom, no szczególnie, że świat patrzy, tak, na to, co tutaj się teraz dzieje. Niestety muszę z przykrością stwierdzić, że większość osób tutaj w Afganistanie, szczególnie młodych ludzi, chce wyjechać, więc tym bardziej dziwią się, że ja chciałem tutaj ich odwiedzić. Ludzie się boją, tak? To nie jest, tutaj mówią, że nie ma dobrej sytuacji dla życia, dla rozwoju, dla dzieci, dla edukacji. Więc większość osób, z którymi ja rozmawiam tutaj, szczególnie tutaj na północy właśnie kraju, nie widzi tutaj przyszłości dla siebie. Bez względu na to, czy to jest poprzedni rząd, czy to jest rząd talibów. Teraz szczególnie te problemy jeszcze ekonomiczne dają się we znaki, kiedy dużo ludzi na przykład sprzedaje swoje nerki albo sprzedaje swoje dzieci, żeby jakoś wyżywić, jakoś po prostu wyżywić swoją całą rodzinę. Generalnie życzę Afganistanowi jak najlepiej. Mam nadzieję, że ta sytuacja trochę się tutaj zacznie poprawiać, szczególnie teraz. To nie chcę powiedzieć, że nie chcę tutaj wybielać talibów, nie chcę mówić, że oni są oczywiście święci, bo też czytam o różnych takich rzeczach, które oni robią. Ale generalnie chyba najważniejsze jest to, co mówią Afgańczycy i czy czują się tutaj bezpiecznie. Mnie nie spotkało nic złego, natomiast wiem, że może są tutaj ekstremalne sytuacje, tak? Wydaje mi się, że byłem tutaj, miałem jakiegoś anioła stróża w Afganistanie, że nic mnie tutaj złego nie spotkało. Cieszę się, że tutaj przyjechałem. Myślę, że to nie jest miejsce, gdzie można w taki łatwy sposób przyjechać i cieszyć się wszystkim. Myślę, że w niektórych miejscach no, można się spotkać z dużym zaskoczeniem albo wręcz myślę, że ludzie tutaj są bardzo zdziwieni, tak? Jeżeli widzą takie osoby jak ja, więc to nie polecam podróży do Afganistanu jako miejsca na wakacje, tak? Żeby nie było, nie promuję tutaj wyjazdów w te miejsca. Natomiast chciałem zawsze tu przyjechać, myślę, że to jest dobry okres, kiedy myślę, że nic się jeszcze złego nie dzieje. Są jakieś takie plotki, że być może zaczną się tutaj na wiosnę jakieś znowu rewolucje, jakieś walki. No i talibowie też próbują trochę temu zapobiec. Na przykład są jakieś przeszukiwania domów, próbują szukać broni, narkotyków i tak dalej. No i w sumie, jeżeli to ma doprowadzić do jakiejś sytuacji, która jest w miarę stabilna i bezpieczna, nie widzę w tym problemu. Zwłaszcza, że za poprzednich rządów, z tego co wiem, też się takie rzeczy zdarzały, więc to nie jest żadna nowość w Afganistanie. Okej, to wszystko, jeżeli chodzi o Afganistan, to wszystko, jeżeli chodzi o talibów. Jeżeli macie jakieś pytania, koniecznie napiszcie w komentarzach na dole. Zapraszam też do obejrzenia innych filmów z Afganistanu, takich bardziej turystycznych, gdzie zobaczyć można jakieś zabytkowe miejsca, też spotkania z ludźmi. To wszystko na moim kanale. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.